Tak. To jest ten ganeczek. Tutaj okno było z tej strony. Ja tu nieraz wyłaziłem przez lufcik i u księżycu czytałem coś, bo mama nie pozwalała światła zapalić. Tutaj. Maciej Musiał, aktor młodego pokolenia, odwiedził swojego dziadka w Wilnie, gdzie wybrali się na sentymentalny spacer do miejsc, które dziadek pamięta z młodości. To były lata piękne, radosne, wiesz. Żyłem tutaj szczęśliwie, cieszyłem się pięknem Wilna. No i dotrwaliśmy tak do wojny. Wojna wybuchła, to miałem 15 lat. Wybiegł Ziutek Sachowicz. Co robimy? Ja mówię, no co, jedziemy bronić się. Spotkanie z dziadkiem wykorzystał, by zapytać o jego udział w walce o Wilno w czasie II wojny światowej. Co to jest za miejsce? Ciężkie więzienie lukijskie. Więzienie? Tak. A to wygląda jest... jak cerkiew. No, bo to była cerkiew. I w tym więzieniu? Coś... Ja siedziałem 26 listopada w 1941 roku zostałem aresztowany. A za co? Za przynależność do organizacji Związek Wolnych Polaków. Przesiedziałem tutaj do 1943 roku kwiecień. Dziadek Maćka ma 92 lata. Walczył i wyzwalał Wilno z okupacji niemieckiej. Wziął udział w powstaniu w Wilnie, które wybuchło tuż przed powstaniem warszawskim. Później, po wojnie, znowu długo siedział w więzieniu. Był żołnierzem wyklętym. Ciągle były walki. Trzeba było z jednym okupantem walczyć, z drugim okupantem walczyć. Maciej został ambasadorem akcji Bohateron. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej akcji Bohateron. Każdy z nas może wysłać kartkę pocztową do powstańców, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Czy wiesz, ile osób musiało zginąć, żebyś teraz mógł żyć w wolnym kraju? Zawdzięczamy to wielu pokoleniom bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich, którzy są jeszcze wśród nas. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Można to zrobić na poczcie, można to zrobić przez telefon, w aplikacji, które później zostaną wydrukowane i dostarczone im do domu. I później przez cały rok powstańcy warszawscy będą mogli czytać, a co więcej, jeżeli będą chcieli, mogą też odpisać. Tak. Może wyślemy wspólnie taką kartkę. Z tobą najchętniej. Wchodzisz na stronę bohateron.pl, klikasz wyślij kartkę. Co napiszemy do powstańców warszawskich? Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Dziękujemy, że możemy żyć w wolnym i pięknym kraju. Tak, tak. Dziadek Marian, wnuk Maciej. O tym marzyłem cały czas. Przeżyć i dać następnemu pokoleniu impuls do działalności, do patriotyzmu, do miłości swojej ojczyźnie i gotowości oddania swojego życia. Wtedy, kiedy to będzie wymagało sytuacja. To, co powiedziałeś, to chyba jest też takie zobowiązanie dla mnie, dla moich kolegów, abyśmy też ten impuls przekazali kolejnym pokoleniom i póki możemy, to tym impulsem może być też wzięcie udziału w akcji Bohateron, do czego bardzo serdecznie Was zachęcamy.